Luza, moi drodzy, witajcie w bardzo dawnej, trochę już zapomnianej serii, jaką jest Kreastazys Arktyczny Sen. O ile jeszcze dobrze pamiętam, jak to się wymawia. I tak, trochę już zapomniałem, gdzie byliśmy, w jakim momencie i co dalej robiliśmy, ale wiem, że i tak mamy gnać do przodu, już tam w miarę co uruchomiliśmy, bo jak widać, otoczenie już się trochę roztapia. Mamy giwerę, mamy trochę już ciepła, więc możemy szukać dalej ciepłych rurek, no i poznawać historię tego szalonego statku i tych zamrożonych, niedorozwiniętych dziwolągów, którzy chyba za dużo wypili i postanowili przyjść. Dobra. No bardzo już się nie orientuję, jakie przyciski tu się co dzieje, więc może być trochę śmiesznie, jak nie będę ogarniać, ale dobra. Z ciepłego na zimne przyszliśmy? Spoko. Będzie się coś tu działo, czy nie? Tu jakieś ładne kwiatuszki, czy co? O, jakaś kartka, patrz, już tak rękę nawet wyciąga, żeby ją sobie wziąć. Nie, ten przycisk. W sumie tak uznałem, że nie wiem czemu. O, historia. The trees seemed to be live things that were stretching out long gnarled arms and weaving them into a net to catch these people who were trying to escape from darkness. And something cold and dark and fearsome peered at them through the dark foliage. It was a difficult trek, and the people who had set out on it grew exhausted and lost heart. But they were ashamed to admit their weakness, and so they poured out their anger and resentment on Danko, who was walking at their head. They began to accuse him of being incapable of leading them. No, taka historyjka. Oczywiście źle coś tam, znaczy nie doczytałem do końca, trochę mało co to zrozumiałem. Oczywiście, jak możecie zobaczyć, nadal są piękne, ładne spadki FPS-ów, pomimo tego, że... No, i teraz też jest tego dlatego, że jakiś zbychu postanowił sobie zawisnąć na jakichś drutach ładnych i przez to mi strasznie katuje grę. Tak, i co, ja muszę zejść tam, gdzie się to tam na dole takie te chyba były, co nie? Co to jest, jego serce czy coś? No, chyba tak, no. Ale nie wiem, jak tam jest głęboko, Wow, okej, czy rozumiem, że to był jakiś szyb wentylowy, czy z windy, czy coś. Nie rozumiem, próbowałem, dałem nawet grafikę na najniższe, co w sumie nie ma różnicy, nie? Dobra. Jak my mamy tam przejść? Co my mamy tu zrobić, po pierwsze? Co, mamy go zeszczelić? Światełka mrugające oznaczają, że tam jest szyb wentylowy, czy raczej jakiś spadek? Tam by mamy w niego szczeli, on się tak dziwnie coś świeci. A, chyba nie. Tak, chyba mamy na niego nie doskoczymy na niego. Ale ja innego rozwiązania nie widzę. Chyba, że zbagujemy grę. Nie, coś nam tu nie pozwala przez te przeskoczyć. No, a jakby tak... Nie, jest coś tu jeszcze? Czekaj. Daleko on tak skacze w ogóle, nie? Czy nie mamy szans? Nie mamy szans! Wow. Czekajcie, skoro tu jesteśmy, to ja tu może zapiszę, żeby nie było, że jak nas potorbuje, kurde, to żeby... Zapisz, kurde, kiedy ja to grałem, panie. No tak, napisz, tak, świetnie. Mamy coś innego. Czekajcie, a może to rozwalę? Więc o to się rozchodziło. Mamy to rozwalić. O nie, przez nas to ciało spadnie. Będzie smutno, ale dobra. Ciup. Leci, papa Zenek. Pozdrów tam na dole ludzi. Ja może sobie broń z powrotem wyciągnę. No i co teraz? To są jakieś drzwi. A już myślałem, że kurde to jakiś troll, nie? I co? I kolejny generator do odpalenia, bo jak nie to piździało. O, teraz autozapis się włączył. Nie, no pięknie. Dobra. Ty mi mów, czy coś mi tu wyskoczy zejść, czy co? Będzie tu coś biegło? Ktoś? Coś? Ty, na którym się latarkę a, tu się włączał, okej. Jesteś... Wow.
Zaś ta retrospekcja, kurde. I'm preparing a detailed report on the repairs. Would you say a week to get it all done? Go to the lower decks and you can see for yourself. They will explain to you that the repair time depends very much on the abilities of our crew members. As well as the abilities of the captain to perform his duties, like getting the ship to its destination while keeping the cargo and crew safe. So, why don't you get to it, sir? Because the recent chain of events, how do I say it, cast a shadow over your competence. Now listen here. Let me explain something to you. I am in command of this vessel until either I or my ship ceases to exist. This is not your ship, sir. You are a member of its large crew tasked with a certain role, and in regards to its future, that might be decided sooner than you think. Are you threatening me? Here's a message from HQ, for a start. Aha, okej. Okay. Coś tam, coś miał tu majtnąć, ale... Nie wiem, czy podpisał, czy nie. O, patrzcie, czerwony guzik. Wow. A mówiłem! Co? No tak, no... Co, że tam mam iść? Tak? A nie ciupniesz mnie jak twoi koledzy? Idę. Idę! Czy może tą latarkę walnę? Ja mam go... Co ja mam mu otworzyć to czy jak? Nie, ja mam chyba sązitać. To postać kurde ledwo dycha, bo jej zimno, a ja kurde że mam z nim zapinkale, ale dobra, powiedz mi. Kolejny przycisk. Józef się pojawił, nie. Jak ty się tu pojawił? No tak, no klub i klub. Ty to... nie. A i teraz jakiś filmik, tak? Z jakimś mrocznikiem. Tam. I jedzie co? Szybę piźnie, tak? O kurde, co to jest? Te! Taka ja mam pitać. Aha. Nie, fajnie wiedzieć, nie? Kurde, Spidermana stworzyliśmy i kurde jeszcze co? Gdzie jest ta latarka? Hello, dziwolągu! Co on tam robi? Ty, o, breakdance mi tu! Ty, gniedo, co mi breakdance'u jest tu? Ja ci nie pozwoliłem, ej! Ciepłe rółki jeszcze. On się chyba do góry spiął, nie wiem, o, ciepła rółeczka, tak, ogrzej się i ten dźwięk cudowny, tak. Rozgrzej się. Skąd się w ogóle taka ciepła ruła w takiej piździawie bierze? Chciałbym sam to wiedzieć. Dobra, czyli co, jesteśmy na windzie, nie wiadomo co, breakdance'ujące coś nas tu przywlokło. Więc jedziemy sobie, tak? Sru. Ciągnij. Dużo widać w tym białym sypie. I się zepsuło, ta? Będzie trzeba coś tu... Oż ty, tego brakowało. Nie, zajmij breakdance'isz? Ty chyba coś... Co ty tam kumulujesz zaś? Wo, jak ja cię zaraz Zenek... Zbyku Zenek, kim jesteś? Nie wiem. Co ty do mnie chcesz? No dobra się breakdance. Ja z tobą nie będę tańczyć, zapomnij. Co ja mam na pięści z tobą iść? Nie, dobra, pizmem go. Jeszcze raz zostanie, co? Trzeba za mnie tu breakdance'ić. Jakieś siły kumuluje, co? Kurde, nie trafiłem. O, już taki? Już taki jesteś, tak? Bum. Chodź, no. Kurde. Jak ja go mam zjechać? Za niedługo mi się amunicja skończy. O ile już się nie skończyła, nie? Mam ostatnie dwa naboje. Hehehe. Ale zarobiście. Nie dałem do niego podejść. Ciup. Albo i nie. Ja go chyba muszę na pięści. No nie, no kurde, gdzie z jedną tą giwerą? Ciup go. Ty co, Izita tam, nie?
Dobra, my już tu nie mamy, musimy iść na pięści. O! Tym go przypieprznijmy. O ile się da. Ale się da. Chciałbym wiedzieć, co ty tu knujesz. Ty, tu jest jakaś wajka. Nie ten przycisk. I po drugiej stronie jest coś. Tu jeszcze coś leży. Chyba amunicja. Czyli musimy go chyba tym załatwić. Coś włączyliśmy. Kurde, ja już biegać nie mogę, bo przecież... Ej, ciepło się robi. To chyba go osłabia, tak? Tak. Damy. Ale amunicja leży. Ale ja już nie mam sił nawet. Morda. Kurde. Idziemy. Tak, może musimy zestrzelić. Pyt. Ile ma jeszcze tego HP? Jak się w ogóle tą amunicję tak podnosiło? Muszę chyba do niej kucnąć, co nie? Tak. Ciup go. Mało ci, mało ci. Ciup w niego jeszcze raz. Damyt. Ciepłe ruki, ale to jest co, że ogrzać się, co nie? Kurde, nie trafiłem. Coś z ciebie za cholerstwo, kto cię stworzył? O, coś mu poszło, no nóżka mu jebła. Kurde. Oszt, nie no, zaraz mi chyba rozpierdzieli. Po nogach mu. Nie ma jaj, to po nogach. Jeszcze człepie, jeszcze jedna noga. Ciup, prawie. Gdzie? Zenek, zitej. Ja jestem niegotowy. No. Aż ty kurde. Za szybko człepiesz. Ciup po nodze. Serio? What? Panie. Dobra, przynajmniej sobie chociaż tą amunicję pozbierajmy, co nie? I się ogrzejmy. Bo zaś wodę ciepłą wpuścili, na to kurde bierzmy, nie? Oluje, co to było za dziwactwo? Grzej się, bo potem nie będzie. Świetnie. Co, możemy jechać dalej w górę, czy nie? Jeszcze tu jest amunicja. To ja miałem w górę jechać czy w dół? To ja już tego nie rozumiem. Ty, nawet tu się otwarło. A to chyba mieliśmy wrócić. Panie. Co to za dziura? Ja się pytam. Ty, będzie tu save? Nie wiem, ja nie ryzykuję. Ja sobie sam zapiszę. Bo ja nie wiem, kiedy to zapisuję, kiedy nie zapisuję. Tak, nadpisz, jasne. Dobra. I otwórzmy. No nie, no kurde, serio. Ja to mam wyczucie, po prostu mam takie to wyczucie, że ho! No i zapis sam. Co to jest za dziura? Ja stamtąd nie przyszedłem. Co tu się dzieje? Nie, no. Ty! Nowa broń! Te! Tylko bez iskier mi tu. Jak ja to mam wziąć? Muszę chyba od innej strony, co nie? Tutaj zamknięte drzwi. To pewnie od tamtąd będzie trzeba się dostać. No zamknięte, bo prądu nie ma, bo jak nie płacicie, no to skąd macie mieć ten prąd? No. Tu. Agresteratory poszły, padły. To zaraz jej wyskoczy. Na pewno. Czy tutaj się da gdzieś wejść? Jasne, pewnie, tak, lele. Przynajmniej mamy amunicję. Pstryk. Jak ja się tam dostać mam? Muszę się jakoś tam doczłepać. Ty, a da się tam inaczej wejść? No jasne. Przez ten rów na pewno tam. No to ja muszę, no niestety, ale muszę chyba iść tamtędy. Piździ mu jeszcze dodatku. No otwórz to. Żeś tak jeszcze grubo ubrany, a ci piździ.
O nie, kolejne zwłoki. Znowu będziemy musieli kogoś ratować. A potem on nas będzie chciał zabić. To na pewno tak będzie. Fajne slalomy musimy robić, nie? No genialne, o. Ale ten w miarę normalnie wygląda. Tu jeszcze jakaś siekiera. Wejdźmy w niego i zobaczmy, co on takiego wyczynił. Stańmy się przez chwilę nim. Co, mamy to wziąć, tak? Aha, nie. Jeszcze raz. Czyli tak się zabił. Tyknął siekierę, która była pod prądem. A my musimy co? Zitać stąd chyba, nie? Musimy... Tam prąd, tu prąd. Dobra, czapląc tu zaraz zostanę. Przestań mi tam klupa, a ty właśnie, bo tu drobina jest, nie? Aha. Ty, przez nim przelazłem. A, nie. Jest git. Kaj mi tam maka, co ja tam kurde ten, muszę co, prąd wyłączyć, co nie? To po cholerę ja tu właziłem, co ty mnie kurde zaś za debila robisz? Kurde, ja przecież zaraz epilepsję dostanę przez to. No złaź mi na dół! Co się stało? Nie gadaj, że się połamałeś! Trzeba było przejść tam! I sobie teraz trzeba spieprzeć stąd, co nie? A, Nie, nie, gdzie, czekaj, nie, no te zamknięte, no ale dobra. Coś się uruchomiło, jest blisko, aha, czyli musimy chyba iść do niego. Do niego musimy iść, gnać. Ale patrzcie, znikły te. To otwórz, otwórz. Ty! No co jest, kurde? Ten dalej przy tej szybie. Siu. Wow. Oż ty cholero. Ty, a czemu ja broni nie mam? Co się dzieje? Ja tego nie rozumiem teraz. Co ty się odwala? Czemu on w nas strzela? Czemu ja nie mam latarki? Co ty zaguził? Czemu mi nie pokazuje mojego tego? Co się stało? Czyżby we mnie trafił? A kurde, co ja zrobiłem? Co ja zrobił? Coś odwaliłem. Te... Nie gada, że muszę co tam do niego biec? Przecież ja tu nic nie mogę zrobić, ej. Ja chyba muszę na hardcore do niego biec. Nie się da biec. Ciub mi, czemu ja nie mogę w ogóle uderzyć, co? Ej, to mnie zastanawia, czemu ja nie mogę... Co się tu właśnie odwaliło? O nie! Czyli to on! Takie było. Ty, umarłem. A to ci nowość. Ty, ja tej gry tak za bardzo nie ogarniam, nie? Ja, a przy tym odbycie, tak? Fajnie wiedzieć. Jak ja pod tą mam się tam dostać? Fajna snajpera, nie? Chętnie bym ją wziął, skupnąłbym ją, ale nie wiem jak. Pewnie będzie, że będę musiał naokoło gdzieś tam łazić czy coś. Nie mam pojęcia. Otwórz to. Coś czuję, że z tą sprawą chyba będziemy się męczyć w następnym odcinku, bo nie chcę za bardzo tutaj przedłużać. Bo już jest ponad no, 25 minut, choć tam przy jakichś drobniejszych wycinkach będzie to trochę krótsze, to... Iż z tą sprawą... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Co mamy do stracenia? Czyli już wiemy, że... Musimy zejść z tym tu, musimy iść tu, no idź mi tam, nie tnij się. No właź mi pod to, no... Jak on mi tu... Ej, wcześniej mi fajnie, no... No mi chyba zaraz trafisz coś. Czemu teraz nie chcę przejść? Co się dzieje?
Nie. On ma teraz jakieś problemy. Chyba, że trzeba zrobić procedurę. Pierw do góry. Tak. Machaj. Tu nie działa. Dobra, czyli ja schodzę w dół. Czy raczej nie, bo przecież jak... No właśnie. Tak, teraz coś zauważyłem, że za każdym razem, gdy umieramy niby w tym gościu, to co, to my tracimy HP, ta? Czyli chcesz powiedzieć, że nasza postać jest taka trochę uzdolniona i potrafi... I teraz nie mogę przejść. Ty cholero jedna! Ja tu teraz przejść nie mogę. Przestań tam klupać, bo i tak cię nikt nie słyszy. Gdzie ja mam teraz? A ja mam teraz robić? Ty mi kurde pomóż, nie? Cholerny zgredzie jeden. Nie, wiecie co, łażenie tutaj w kółko jest bezsensowne. Przy tej dyskotece muszę zobaczyć, co się do cholery stało, że nie mogę znowu przejść na drugą stronę. Bo już byliśmy blisko. Już byliśmy blisko, ale nie. Zawsze coś musi być nie tak. I przy okazji przydałoby się chyba odkryć, czemu te FPS-y tak nawalają w tej grze. A to mnie bardzo ciekawi, no ale... Skończmy tutaj bez tej dyskoteki, moi drodzy. Jeśli film wam się spodobał, dajcie lajka. Jeśli chcesz coś dodać, to napisz komentarz. A jeśli jesteś nowy na kanale, to daj suba, by być na bieżąco z filmami oraz byś mógł mnie lepiej poznać. Zapraszam cię też do innych moich gier, typu na przykład The Forest, który też nagrywam. Będą też inne jeszcze, ale to już wnet. Mam nadzieję, że spodobało wam się to, że odświeżyłem tą starą serię, bo w sumie szczerze, no chcę ją przejść, bo jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy. O ile do tego dojdę, bo na chwilę obecną to sobie mogę tylko pomarzyć. Trochę trzeba tu myśleć, kombinować, co już na mój mózg, to nie za bardzo. No ale dobra, mniejsza z tym. Miło, że byliście ze mną. Ja już się z wami żegnam. Cześć, do następnego odcinka. Hej!